domyślam się, że w ogóle będziecie mieli jakieś 130 lokali do rozdysponowania i być może część trafi na wymianę, ale oczywiście jest to wszystko, jak rozumiem, jak zwykle na gębę, a konkretnych zapisów nie ma żadnych. Konkretnym zapisem jest tutaj zero lokali na wymianę w wieloletnim planie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. To jest jakby jedna rzecz. Może pozwolę, nie, z drugą zaczekam. To jest konferencja prasowa. Jak powiedziałem, prosiłem dziennikarza o pytania, więc czekamy na pytania od dziennikarza. Nie chcę oceniać samego zachowania, ale pozwolę sobie tylko powiedzieć, że brak odpowiedzi na konkretne pytania również jest odpowiedzią, która tak naprawdę bardzo dużo znaczy. Ja staram się przestrzegać prawa i zawsze staram się ponosić odpowiedzialność za swoje słowa. Ja tam, gdzie nie jestem organizatorem, się nigdzie nie pojawiam i się nikomu nie wpraszam. Każdy może w Gdańsku organizować spotkania. Wiem, że rozmaite spotkania się odbywają i ja w tych spotkaniach nie uczestniczę, ani nie zamierzam uczestniczyć, więc w związku z tym, jeżeli adresuję swoje zaproszenie, jest to konferencja prasowa, adresuję je do dziennikarzy, no to zapraszam dziennikarzy i odpowiadam na pytania dziennikarzy. Jeżeli organizuję spotkania, a są takie spotkania z mieszkańcami, to odpowiadam na pytania mieszkańców. No jest to chyba logiczne i spójne. Zarejestrujemy jako tytuł medialny nasz biuletyn Związkowy Inicjatywy Pracowniczej i wtedy rozumiem, że już nie będzie takich problemów jak dzisiaj, gdzie próbowano nas nie wpuścić na konferencję prasową.